Cześć moi drodzy, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na filmik o moich zaburzeniach odżywiania po raz kolejny. Słuchajcie, ja tutaj na samym początku tego filmiku powiem Wam może, jakie u mnie te zaburzenia odżywiania wystąpiły. Ja już w ogóle nagrałam na ten temat dość obszerny filmik. Była to taka moja historia. Podlinkuję Wam tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć takiego długiego tysięca, to oczywiście zapraszam. Ale tak w skrócie powiem Wam na potrzeby tego filmiku, że moje zaburzenie odżywiania polegało po prostu na tym, że była to taka, nie wiem jak to nazwać, mini bulimia. To nie była bulimia, ponieważ do końca, ponieważ ja się nigdy na przykład nie wymiotowałam. Ja rekompensowałam, ja po prostu miałam takie dni, kiedy bardzo dużo żarłam. A w inne dni po prostu rekompensowałam to, te wiecie, nabite kalorie jedzeniem, rekompensowałam aktywnością fizyczną, bądź też niejedzeniem zbyt wielkiej ilości jedzenia. Czyli miałam takie dni obżarstwa i głodzenia się, tak? I może na pozór niektórym może się to wydawać niezbyt niebezpieczne, natomiast te osoby, które miały z tym do czynienia, wiedzą na pewno, czym to pachnie i wiedzą, jak ciężko się z tym żyje. Także tak w skrócie powiedziałam Wam, na czym to polegało, a teraz chciałabym Wam opowiedzieć troszkę na temat tego, jak ja z tymi zaburzeniami swoimi zaczęłam sobie radzić, bo ja do końca nie będę tutaj używać zwrotu, ja wyszłam z tych zaburzeń, ponieważ ja nie wiem, kiedy mnie znowu to na przykład chwyci, dorwie i znowu zacznę takie rzeczy robić. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Nauczyłam się to wszystko kontrolować, natomiast tak jak w przypadku każdego innego uzależnienia, czy to od narkotyków, czy to od alkoholu, słuchajcie, alkohol, narkotyki my możemy odstawić, możemy bez tego żyć, natomiast w przypadku jedzenia, myślę, że jest to troszeczkę trudniejsze, dlatego że jedzenia nie jesteśmy w stanie na dłuższą metę odstawić, z tego względu, że po prostu, no nie wiem, no to skąd mamy czerpać energię, ze słońca, raczej nie wiem, są takie teorie, że można to robić, aczkolwiek nie wiem, nie próbowałam i nie mam raczej zamiaru. Także tak, myślę, że jest to dość ciężkie, takie uzależnienie od jedzenia, o może tak sobie to nazwijmy, to jest uzależnienie po prostu od jedzenia. I słuchajcie, chciałabym, żeby ten filmik nie był absolutnie odbierany jako jakaś moja porada, ponieważ ja nie jestem ani psychologiem, ani dietetykiem, ani psychodietetykiem, nikim w tym rodzaju. Jestem po prostu osobą, która cierpiała na tego typu zaburzenia i chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak ja sobie z tym radzę. Nie będzie absolutnie żadnych tutaj skomplikowanych przepraszam, terminów, żadnych, wiecie, wszystko będzie zrozumiałe po prostu dla przeciętnego człowieka. Pierwszy i w ogóle najważniejszy z całego tego procesu wychodzenia jakby z tego typu zaburzeń odżywiania, dla mnie przynajmniej, było zauważenie tego, że mam problem i że chcę z nim wygrać. Że to, że ja jednego dnia się przegłodzę, natomiast drugiego dnia, jednego dnia się obeżę, drugiego dnia się przegłodzę i to po prostu wszystko, te bilanse kaloryczne się wyrównają i ja nie będę tyła, że to nie jest rozwiązanie, że tak naprawdę tworzę takie błędne koło, tak? Że rekompensowanie mojego obżarstwa, które czasami sięgało nawet do 7000 kalorii na jednym posiedzeniu, bo to leciało wszystko, to leciały czekolady, cukierki, chipsy, po prostu to, na co miałam w danej chwili ochotę, tak? Zgarniałam z półek i jadłam, nawet i po drodze do domu już się to zaczynało, bo nie mogłam po prostu wytrzymać. Że tak naprawdę tworzy takie błędne koło i w pewnym momencie doszło do tego, że ja byłam szczęśliwa tylko i wyłącznie w tych dniach, kiedy jadłam mało, kiedy mogłam zobaczyć swój płaski brzuch, kiedy nie byłam napuchnięta. Natomiast byłam bardzo smutna, w ogóle odechciewało mi się żyć w tych dniach, kiedy jadłam za dużo, tak? Kiedy byłam spuchnięta, kiedy musiałam znowu to zrobić. Te dni wcale dla mnie nie były szczęśliwe. I tak naprawdę moje życie zaczęło się sprowadzać głównie do tego, tak? Odeszli na bok znajomi, odeszli na bok, nie wiem, rodzina, facet. Gdzieś to tam było, ale nie było tak istotne, jak to moje objadanie się i kompensowanie tego głodzeniem, czy tam aktywnością fizyczną. Więc po pierwsze, musiałam po prostu dojść do tego, że mam ten problem i że chcę z nim walczyć, że nie chcę tak żyć, że po prostu moje życie polega na tym, nie chcę, żeby moje życie polegało właśnie na objadaniu się i rekompensowaniu tego. Kolejna sprawa, druga, o której Wam chcę powiedzieć, to jest nierobienie z siebie ofiary. Ja w pewnym momencie stałam się takim człowiekiem, który ciągle po prostu narzekał. Ja nie potrafię, ja nie umiem z tego wyjść. Czemu wszyscy ludzie jedzą normalnie? Ja nie potrafię tego zrobić. Jestem w ogóle jedyną osobą na świecie, której dotyczą zaburzenia odżywiania. I właśnie robienie z siebie ciągle takiej ofiary. Taki, wiecie, syndrom pokrzywdzeńca. To jest bardzo złe moim zdaniem, bo to, przepraszam, że tak się ruszam, ale po prostu ścierło mi trochę nogi. To nie jest absolutnie tak, że ktoś Was zamknął w jakimś pomieszczeniu i karmi, przynajmniej to nie jest tak, że ktoś mnie zamknął w jakimś pomieszczeniu
i karmi mnie na siłę, wpycha mi te wszystkie rzeczy, tylko po prostu ja to sobie robię sama, tak? Podpowiada mi to moja psychika i ja to sobie robię sama. Więc po prostu musiałam przestać robić siebie ofiarę, wziąć się w garść i spróbować nad tym zapanować, tak? Samo mówienie sobie, że jestem biedna, że nikt tak nie ma jak ja, nic po prostu tutaj nie wniesie, tak? Więc trzeba się pozbyć po prostu tego syndromu ofiary. Mnie to bardzo pomogło. Najważniejsze musiało stać się dla mnie to, żebym ja wróciła do normy, a nie to, czy moja waga wzrośnie, czy mój wygląd się zmieni. Wiem, że to jest bardzo ciężkie, ale spójrzcie na mnie. Ja kiedyś ważyłam 44 kg, teraz ważę około 55 kg. Więc ta waga u mnie wzrosła i jakoś to przeżyłam. To naprawdę jest do przeżycia. Wiem, że to wygląda źle, że wstajecie rano, widzicie się, czy tam po południu, widzicie się coraz większą, tak? Ale uwierzcie mi, że to naprawdę jest warte. Gra jest warta świeczki, że tak powiem. Że dużo lepiej po pewnym czasie poczujecie się psychicznie z tą wyższą wagą. Oczywiście nie mówię tutaj o dochodzeniu do jakichś ekstremalnych wag, ale po prostu trzeba zacząć myśleć właśnie bardziej o tym, żeby odzyskać tą normalność, tą zdrową psychikę, aniżeli o tym, żeby ciągle trzymać tą swoją w miarę niską wagę, tak przynajmniej było w moim przypadku. I to też jest, myślę, tutaj kluczowe. Wiem, że to jest bardzo ciężkie, ale to jest wszystko do zrobienia. To, co się z tym wiąże, to jest oczywiście jedzenie odpowiedniej ilości jedzenia. Słuchajcie, możecie to robić na różne powody, sposoby. Ja na przykład nie potrafię do końca, Boże, nie wiem, jak mam sobie siąść, bo mi nogi strasznie cierpną. Nie potrafię do końca odrzucić w ogóle myślenia o kaloriach i przeliczania tego. Ja gdzieś pod świadomości zawsze będę te kalorie liczyła, ale nie jest to już tak jak kiedyś, że ja kładę na wadze każdy liść sałaty i po prostu wpisuję sobie w jakiś kalkulator kalorii, czy gdzieś to zapisuję, ile właśnie zjadłam, bo to absolutnie Wam niczym nie pomoże. Tak, to jest takie moje liczenie na oko, tak? Mówię sobie, a na przykład zjadłam sobie śniadanie, ono ma teraz 500 kalorii, no to sobie później zjem coś, co ma więcej, co ma mniej, tak po prostu, żeby jeść w miarę, rozumiecie, jeżeli nie umiecie się oduczyć liczenia kalorii, to przynajmniej nie kładźcie wszystkiego na wadze, nie zapisujcie tego, nie analizujcie, tylko mniej więcej liczcie sobie, ile co może mieć. To też bardzo moim zdaniem pomaga. I też mówię tutaj, chodzi mi o to, żeby nie wżerać jak po prostu świnia, tylko żeby jeść odpowiednią ilość kalorii dla siebie. Wy też wyczujecie ten moment, kiedy po prostu będziecie nasyceni, tak? Ja na przykład staram się jeść dotąd, aż po prostu będę najedzona. Staram się nie jeść rzeczy jakoś mocno tłustych. Staram się, żeby tych słodyczy nie było dużo w mojej diecie, bo wiem, że to wszystko po prostu ma sporo kalorii. Natomiast zawsze staram się właśnie jeść dosyta, najadać się, nie odczuwać głodu i to myślę też jest bardzo ważne, żeby jeść tą odpowiednią ilość kalorii. Nawet jeżeli przytyjecie, to mój organizm na przykład był tak wysuszony, że on potrzebował tego, tak? Te napady wzięło się z tego, że ja wcześniej się głodziłam, więc muszę to naprawić jakby odżywieniem się. Musiałam sobie dodać tych kalorii i to jest właśnie bardzo trudne, no bo w pewnych przypadkach, jeżeli ta waga Wasza jest dość niska, no to będziecie po prostu tyć. Ja też tyłam, przytyłam do takiej wagi, w jakiej jestem w tej chwili. Ta waga się mi trzyma już, nie wiem, ze 2 lata chyba. I jest w porządku. Następna sprawa to jest niedzielenie produktów na złe i dobre. Zauważcie sobie, po co najczęściej sięgacie w takich napadach. Ja na przykład szłam do sklepu, do Kauflandu, na najbliżej akurat miałam. Często wiecie co, nawet teraz mieszkamy w innym mieszkaniu, mamy tutaj kawalerkę swoją. I wyglądam sobie przez okno, ja mam rzut akurat na to mieszkanie, w którym mieszkałam na studiach, gdzie największe po prostu moje obżarstwa siedziały i tak sobie wspominam. Jak to było, że szłam na przykład sobie do Kauflandu i w danym momencie ja po prostu miałam ochotę dosłownie na wszystko, tak? Zabierałam sobie to wszystko, więc w tym momencie hej, a w ogóle mogę popłynąć, więc wezmę sobie wszystko, brałam sobie czekolady, brałam sobie, najczęściej leciałam właśnie na słodyczy, ja nigdy nie nażerałam się sałatą i myślę, że nie ma tutaj takiej osoby, która przeżera się sałatą, tylko po prostu właśnie leciałam na słodycze, na słone przekąski, rzadziej, ale też się zdarzało. Więc moim zdaniem też ważne jest to, żeby właśnie nie obcinać sobie tych rzeczy, żeby te rzeczy były jednak w naszej diecie. Wiem, że może komuś łatwiej jest to wyciąć, w ogóle odrzucić, ale dla mnie to było na przykład bardzo trudne i w momencie, kiedy ja sobie dodałam to wszystko, co ja lubię, ja bardzo lubię słodycze, ja bardzo lubię ciasta, także ja po prostu musiałam sobie do tego wrócić. Oczywiście wszystko w odpowiednich dawkach, nigdy do jakiegoś przeżarstwa.
Ale myślę, że to jest też bardzo istotne, że nie robię czegoś takiego, że na przykład, o, tak jak kiedyś, zjadłam teraz kaszę z warzywami, jestem super zdrowa, w ogóle zobaczcie, jaki mam płaski brzuch, a teraz zjadłam pączka, no to już mogę pojechać całkowicie ze wszystkim, wziąć sobie wszystko z półki, ze sklepu i zeżreć to, bo, no bo już popsułam sobie dzień tym jednym pączkiem, to już mogę polecieć dalej, jutro i tak się przegłodzę, to wszystko zrekompensuję. Przyjdzie taki dzień, przynajmniej w moim życiu przyszedł taki dzień, kiedy nie chciało mi się tego wszystkiego rekompensować, kiedy po prostu mój żołądek był ciągle głodny, mimo że ja go nażerałam tymi 7000 kalorii na jednym posiedzeniu, on ciągle był głodny. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie dawkowałam sobie tych kalorii równomiernie, tylko jednego dnia się obżerałam, wszystko się tam, nie wiem, przeleciało przeze mnie, a następnego dnia się przegłodziłam. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy właśnie rozkładamy sobie to jedzenie jakby normalnie, tak? Więc chodzi mi po prostu tutaj o to, żeby nie dzielić jedzenia na dobre i złe, nie cieszyć się wtedy, kiedy zjemy kaszę, a nie robić wielkiej tragedii, kiedy zjemy pączka. Po prostu jeść wszystko w odpowiednich ilościach. Kolejna sprawa to jest nie stwarzanie sobie ograniczeń, których nie jesteśmy w stanie dotrzymać. Czyli na przykład tak, dużo osób pisze czy mówi o tym na YouTubie, że wyleczyła ich dieta wegańska, wegetariańska, najczęściej jest to dieta wegańska. Jeżeli ktoś nie może tego jakby utrzymać, nie na każdego działa to samo, tak? Nie rzucajmy się w coś, czego nie jesteśmy w stanie do końca jakby utrzymać, tak? Wiem, że tutaj są różne pobudki do przechodzenia na wegetarianizm, na wegańizm, ale jeżeli ktoś naprawdę nie może na tym wytrzymać, czuje, że po prostu coraz gorzej w to leci, to też moim zdaniem nie ma sensu sobie tego typu ograniczeń stwarzać. Znalezienie sobie zajęcia okazało się dla mnie też zbawcze. Ja jak studiowałam, no to gdzieś tak bardziej to było wszystko luźnie. W momencie, kiedy ja poszłam do pracy, no to tego czasu było stanowczo mniej. Ja w pracy ani razu nie obżarłam się, bo jakby nie było czym. Po prostu znalezienie sobie zajęcia, cokolwiek, to jest fitness, to jest siłownia, praca jedna czy tam dodatkowa jakaś. Po prostu tak, żebyśmy nie siedzieli, nie nudzili się, nie tracili czasu na głupoty, bo moim zdaniem najczęściej takie napady przychodziły do mnie właśnie wtedy, kiedy ja siedziałam w domu sama, kiedy nie miałam co robić. Najczęściej właśnie to się działo, więc ja bardzo polecam znalezienie sobie jakiegoś zajęcia. Bardzo istotne moim zdaniem jest też to, żeby ucinać myśli o obżarstwie już na samym początku. Czyli jeżeli przychodzi w ogóle taka myśl, że u mnie coś takiego było, mam ochotę na czekoladę, a jeszcze zjadłabym bombonierkę, a do tego dorzucę sobie w ogóle cukierków i jeszcze coś tam, bo wszystkiego nagle muszę spróbować, bo dzisiaj jest ten dzień i muszę to zrobić, to trzeba uciąć po prostu coś takiego już na samym początku. Nie rozmyślać, nie rozkminiać, a może wezmę to, a może tamto, a może siamto. Zająć się czymś, wypracować sobie coś takiego, że jeżeli przychodzi ta myśl o obżarstwie, bo my doskonale osoby, które są na to chore, wiemy, kiedy takie coś przychodzi, to ucinamy to na samym początku, tak? Jeżeli będziemy rozkminiać, rozmyślać, to w moim przypadku przynajmniej prawie zawsze, może zraz mi się udało, nie, ale prawie zawsze z tych moich obserwacji wynika, że po prostu w to szłam, tak? Czyli kupowałam sobie tą dużą ilość jedzenia, więc moim zdaniem trzeba na samym początku to po prostu uciąć. Kolejna sprawa, o której chcę Wam powiedzieć, bardzo dla mnie istotna, to jest obecność mojego narzeczonego, niedługo męża, Kamila. I słuchajcie, on też bardzo mi pomógł w tym, żeby zaprzestać obżerania się. Słuchajcie, i to nie jest tak, Kamil w ogóle od samego początku, od kiedy się znamy, wie o tym, że ja z czymś takim się zmagałam, zmagam. Ja tego przed nim nie ukrywałam, może nie od samego początku, ale już tak w późniejszej znajomości ja mu po prostu o tym powiedziałam. Powiedziałam mu, na czym to polega i on jakby ani się tego nie przestraszył. Miałam jakiś taki przypadek, że komuś powiedziałam o tym i ten ktoś był bardzo przestraszony. Ja nie oczekiwałam od niego, żeby on mi pomógł w żaden sposób, ponieważ Kamil też nie jest psychologiem, nie jest terapeutą żadnym, ale po prostu tak długi czas przed wszystkimi to ukrywałam, nikt nie miał pojęcia, że ja na coś takiego cierpię, że wreszcie mogłam komuś o tym powiedzieć, tak? Ktoś był w tym ze mną. Sama świadomość tego dużo mi dawało. Dużo mi dawała. I też teraz, na obecnym etapie, kiedy mieszkamy ze sobą, ja sobie nie wyobrażam, żeby nażyć się takiej ilości jedzenia i za przeproszeniem siedzieć koło niego, pierdzieć po prostu tym wszystkim, być spuchnięta. Dla mnie to jest niemożliwe w tej chwili. Nie chcę czegoś takiego. Ja wiem, że on będzie ze mną, mam nadzieję, bez względu na to, co się będzie ze mną działo, aczkolwiek po prostu sama taka myśl, że nie chcę, żeby właśnie on, dla mnie najbliższa w tym momencie osoba, widział mnie w takim stanie, tak?
Także bardzo dużo dał mi tutaj właśnie mój kochany narzeczony. No i to jest chyba tyle, co miałam Wam dzisiaj do powiedzenia. Pamiętajcie, moje drogie, że jeżeli ktoś Wam czegoś nie włoży do ust, to samo to w Waszych ustach się nie znajdzie, tak? To wszystko, co my sobie robimy, to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Może gdzieś tam pobieżne są winy osób trzecich. Aczkolwiek to, że dalej w to brniemy, to jest nasza wina, to my sobie musimy z tym poradzić. Oczywiście terapeuci, psycholodzy, dietetycy mogą nam w tym pomóc, natomiast w moim przypadku nikt mi nie pomógł. Nie trafiłam po prostu na dobrych ludzi. Natomiast mimo wszystko, nawet jeżeli traficie na dobrych specjalistów, to pamiętajcie, że oni za Was czarnej roboty nie odwalą. Wy musicie zrobić po prostu coś za siebie, dla siebie i stłumić te zaburzenia odżywiania. I wiecie co, ja myślę, że to, że wpadamy w taki trans właśnie obżerania się i kompensowania tego niejedzeniem, czy tam czym innym, nie wiem, to jest pewien nawyk, na który sobie po prostu pracujemy. W pewnym momencie mój organizm nie wytrzymał po prostu bardzo niskiej kaloryki, bardzo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, jaki uzyskałam, i powiedział sobie, nie, ja zaczynam jeść, tak? I tak się to właśnie zaczęło. Ja musiałam dorosnąć do tego, że właśnie na dłuższą metę tak się nie da żyć, że ja nie jestem w swoim życiu szczęśliwa i że chcę to naprawić. Nie wiem, co mam Wam jeszcze dodać. Życzę Wam powodzenia w walce ze swoim problemem. Ja Wam tutaj podałam takie właśnie rzeczy, które mnie pomogły. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam powiedzieć, chociaż pewnie teraz wyłączę kamerę i tysiąc myśli przyjdzie mi do głowy jeszcze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do następnego, pa!